Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourhara i moi drodzy, tak dziwnej giereczki jak dzisiaj, to myślę naprawdę bardzo dawno nie było na kanale. Obejrzmy sobie trailer i żeby coś, to nie jest gra darmowa, ona kosztuje 90 zł. Dawno nie było bardzo dziwnych giereczek. Jaka cudowna szkółka Yandere, moi drodzy. Jak niesamowicie, jak cudownie. Jakaś koleżanka, ale... Okej, pan mi się dzisiaj wystąpi w roli cenzury. Też tak umiem. I dużo dziwnych rzeczy. To naprawdę kosztuje 90 zł. Dobra, tutaj totalnie nie wiem, co się dzieje. Tego na przykład nie mogę pokazać. Tego na przykład też nie mogę pokazać. Nie czekajmy dłużej. Wypróbujmy tę giereczkę. Ej, to ma aż 2 giga, nie? A ty, Mysiu Pysiu, nie zapomnij zostawić tego super kciuka w górę. Tymczasem zaczynamy tę giereczkę. Hej, graczu, możesz mnie usłyszeć? Słyszysz mnie? Okej, czyli mamy... To jest jakaś gra w grze, jakaś wirtualna rzeczywistość. Hello, czy ktokolwiek tu jest? Odpowiedz mi! Jestem tu, halo. Graczu, jesteś tam? Kto to jest? Tak? Co to... Dobra, tak, jestem tutaj. Cześć koleżanko, czerwono oka. Dzień dobry, Mysiu Pysiu. Jestem deweloperem tej gry. I możesz po prostu nazywać mnie Salia. Jakie jest twoje imię? Me imię to Pan Misio, Pogromca Światów i Lolitka Anime. Witam, Panie Misiu. Widzisz, Panie Misiu? Zostajesz przywitany. Pan Misio, Lolitka Anime, 1000 lat, Pogromca Wszystkich Światów. Teraz... Kiedy znam twoje imię. A tak, wybierz poziom trudności. Niech będzie, że normal. No, nie? Nie znaleziono? Ta gra ma być prawdziwym challenge'em dla każdego. Więc niespodzianka, niespodzianka. Natomiast nie ma ustawiania poziomu trudności. Jedynie jest nightmare. Musisz zaakceptować parę rzeczy, zanim przejdziemy dalej. Co muszę zaakceptować? Czy mam powyżej... Tak, mam powyżej 18 lat. Okej, to jestem ja. Senpai! O, kolor włosów. Niebieskie. Pan Misio Senpai! Teraz wszyscy w komentarzu możecie napisać Pan Misio Senpai! Twoje bezpieczne słowo to Alt F4 i mogę w każdej chwili tego użyć, żeby wyłączyć grę. Dobra, będę o tym pamiętać. Myślę, że ta informacja mi się przyda. Co? Zanim zacznę, muszę pozwolić, w sensie dać pozwolenie na jakąkolwiek interakcję seksualną z moim NPC-tem. W sensie, że oni chcą coś zrobić z moim awatarkiem? Z panem Misiem coś chcą zrobić? Nie wiem, co chcecie zrobić Misiakowi. Naprawdę, trochę się niepokoję. Ha, tu jesteś! Gotowy na twój pierwszy dzień? Jestem Cereza Flower, twoja nauczycielka. Witam cię w twojej nowej szkole, panie Misiu. Mamy, moi drodzy, dzień pierwszy! Ej, jaki duży apartamencik. Senpai, pokaż piszczek... Misia Senpai. To idziemy na zewnątrz. Dzień dobry! Uczniowie, koleżanki, kim jesteś? Nie mogę cię uderzyć. Hej der! Jesteś moim nowym sąsiadem! He, miło mi cię poznać! Jestem Patricia! Natomiast możesz mnie nazywać Pat! Tylko żartuję. Nigdy nie nazywaj mnie Pat! Po prostu nazywaj mnie Patricia. Moje imię to Patricia. Dobra. Jeszcze jedna rzecz. Za każdym razem, kiedy korytarz, chyba ten korytarz będzie brudny, ktoś musi go posprzątać. I zazwyczaj robi to nowo przybyła osoba, czyli ja! Po prostu mam posprzątać. Nie, definitywnie nie. Nie będę nic sprzątać. Zachowujesz się twardo, co? Wiesz, kto też jest twardy? Ja! Teraz zgub się, zanim się rozzłoszczę. A mogę wejść do ciebie, do pomieszczenia? Nie? A to jest twoje pomieszczenie. To ja chcę tutaj. Mogę? Mogę do środka? Mogę do środka? Nie mogę do środka. Dzień dobry, świecie! Ta gra kosztowała 90 zł. Moi drodzy, 90 zł kosztowała ta gra, pamiętajcie. Tam jest chyba jakiś supermarket czy coś. Gdzieś tu musi być. Siema! Siema, koleżanko. Hej, nie widziałam cię tu wcześniej. Musisz być nowym dzieciokiem, prawda? Jestem Charlene. Miło mi cię poznać. Czy chcesz, żebyś mi pokazała tutaj okolice? Pokażę ci najważniejsze miejsca, dlatego się nie zgubisz. Nie, dzięki, ja sobie sam poeksploruję. Dzień dobry, koleżanko. Jakaś koleżanka się do nas zbliżyła. Hej, czekaj! Ona chce ode mnie teraz czekolady? A może by tak, proszę? Skriju, daj mi 20 coinów albo... Nie? Weź wydupiaj!
Nic ci nie dam. O nie, straciłem reputację u dziewczyn. Wal się w takim wypadku. Nie dam ci kurde hajsu na czekoladę. Wal się. Nawet nie wiem jak zdobywać tu ten hajsik, a ty mnie chcesz na czekoladę wyrolować. A może mogłem po prostu pogadać z tamtą babeczką, żeby mnie troszeczkę oprowadziła. Wbiłem do gymu, zebrałem... Coś zebrałem, widzowie. Mamy tutaj jakieś koleżanki. Siema, siema. O, to ty. Mogę tutaj jakiś tam workout. Dobra, ja chcę. No, dawaj, dawaj, potrenujmy troszeczkę. Świetnie, zacznijmy w takim wypadku. Co? Zaczyna się robić dziwnie. Co jest? Siema, koleżanko. O, to nowy kolega. Dawno nie mieliśmy kogoś tam nowego. Chcą chyba mnie nauczyć jakichś zasad tej szkoły czy coś. Musisz zrobić to, co ci powiem. Nic, dupa, nic nie zrobię. Zniszczę cię. Teraz mam się ukłonić? W sensie, co? Weź wydupiaj. Na kolana, jak mały pies. Nie? Bijmy się. Zły wybór. Dobra, tylko jak się bije? Jak się bije? Chcę się bić. Łodupa, łodupa. Co się dzieje? Co się dzieje? Ja nie mogę wstać! Ja nie mogę wstać! Obrona! Cokolwiek! Broń się! Co się dzieje? O co chodzi z tą grą? Ej, połamały mnie. One mnie połamały, widzowie! Spójrzcie na mój kręgosłup! One mnie w tym momencie połamały! You have been sparred, defeated. A! A, nie mogę tego pokazać! Nie mogę tego pokazać! Ale skaczą po mnie! Mogę to robić cały dzień. Chyba przestał oddychać. Czy powinniśmy przestać? Żartujesz? Dopiero zaczęliśmy. Tak boli, jak na to patrzę, widzowie, ale to, co ona mówi, opisuje wszystko. Kocham dźwięk moich butów niszczących jego kości. Ej, zabrały mi wszystkie pieniądze, wszystko mi odebrały. I jestem nagi. Potrzebuję ciuchów. Halo, pomocy. Chyba dobrym wyjściem będzie pójście do apartamentu i przebranie się. Siema, koleżanko. Widzowie, ubrałem się. Udało się. Jestem ubrany. Tamte babeczki będę omijał szerokim łukiem. Boję się tam podchodzić. Czy to jedna z nich? Nie, to nie jest jedna z nich. Ale już do nich nie podchodzę. Wiecie, co najchętniej bym zrobił? Uciek z tej szkoły. Uciekamy stąd. Czy będę tu bezpieczny? Kurde, tylko że ja pieniędzy nie mam, okradły mnie. Kupiłbym se ciacho. Siema, siema, siema. Jesteś nowy. Jestem April. Siema, April. Powiedz mi, czy mogę dostać ciacho za darmo? Proszę, bo zabrali mi wszystkie pieniądze. O! Zatrudniamy teraz. Tak, tak, tak. Mogę... Tak, ja chcę pracować u ciebie, April. Siema. Chcę tutaj pracować, bo zabrali mi wszystkie pieniądze. Moim celem teraz w tej grze jest zdobycie wystarczającej ilości pieniędzy, żeby kupić sobie donacika. Dobra. I co teraz? Okej, okay. Zatrudniła mnie, żeby tutaj posprzątać. Okej, okay. Mam wszędzie ładnie posprzątać. Czy nie macie mopa? Czy coś? Dlaczego muszę to robić ścierką? I dlaczego muszę to robić przy koleżankach, które sobie w spokoju jedzą? O co chodzi z tą grą? Ale dobra, widzowie, zarobię. Zarobię na tego niesamowitego donata. O, dostałem pieniądze, zajebiście, zajebiście. Dobra, daj, daj. Jak to zamykasz? Jak to zamykacie? Nie! O nie, nie! Moi drodzy, największy koszmar. One tam są. Idę do szpitala od razu. Mam wrażenie, że tutaj też mnie skrzywdzą. Nie, no nie, to się bardzo źle skończy. Ja cały dzień tutaj zarabiałem, żeby pozwolić sobie na super donacika. A tu mamy mendy. Hey you, stop right there. Co wy chcecie? Będę się z nimi zgadzał. Nie bijcie mnie, proszę. Mądry chłopiec. Złapcie go. Nie, nie, nie. Zostawcie mnie. Jesteśmy school girls, rządzimy tym miejscem. I bronimy wszystkich. I ty jako niższy student musisz, no generalnie muszę im zapłacić za ich serwis, w sensie chcą ode mnie haraczu w tym momencie. I za to nie będziemy ci przeszkadzać. Dobra, ale ile chcesz? Rozumiem. Dobra, powiedz ile. 30? Dobra, zarobiłem 75.
No dobra, dobra, tylko dajcie mi spokój, proszę, bo ja chcę donacika na kolejny dzień. Do you have more money? Give... Nie! Nie mam już więcej, zostaw mnie! Nie mam już 20! Cóż, nie wierzę ci. Girls, nie! Rozbierają! Nie! Rozebrały mnie. Nie możesz... O co chodzi z tą grą? Co jest nie tak? Przepraszam cię, że coś takiego musiało cię spotkać.